Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej formule zupełnie tego wszystkiego, bo pierwszy u mnie na kanale panowie pierwszy raz wideo. Bartek Socha, Witek Tyrkowski, nasi goście. Witam. I co? Porozmawiamy dzisiaj, bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy przez moment, no dzisiaj porozmawiamy o niczym. No, o niczym, czyli będzie powtórka między innymi z wykładów, z imprezy, z konferencji. No i co? Może Witek, ty jako specjalista od tego, że tu nic nie ma i wszystko jest niczym, to może ty zacznij. Kurczę. No to ja otworzę usta i będę mówił o niczym, nie? Słyszysz? Słyszę. Czasoprzestrzeń nie istnieje, ostatnio udowodnili. No właśnie, o, dobrze, że się odezwałeś. No. Bo już widzę cię płciem. Wiecie co, wszystko jest grom, hologram. Mhm. Jeżeli 100, 200, tam i 500 lat temu ludzie mówili o religii, o nawet duchowości, nawet o filozofii i mówili o przebudzeniu, o tej świętej duszy, o jakiejś świętej przestrzeni, do której zmierzają, to nie dało się inaczej. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy taką technikę, jaką mamy pod ręką i przełożymy fizykę kwantową na grę komputerową, załóżmy, z tą wiedzą o fizyce kwantowej, jaką mamy, zwłaszcza o mechanice kwantowej, zakładamy, że jesteśmy simami w grze i patrzcie, jak cała ta fizyka pasuje do realiów. Wszystko jest jasne. Nie można mówić, że no wiemy, że tak jest, ale nie wiemy, dlaczego tak jest. No nie, tu już jest wszystko jasne. Tylko, że to jest fajny punkt wyjścia moim zdaniem, ale z drugiej strony wiem, że ja nie jestem święty, sam to miałem wiele lat. Ja wiem, że ludzie się tego boją. Ludzie boją się przede wszystkim, że to jest jakieś prostackie, to ich obraża. Simem być. Chciał mieć świętą duszę, nie? Każdy chce się czuć wyjątkowo, nie? Ładnie. I boję się drugiej rzeczy. Wyłączenia, nie? Że grę to ktoś może wyłączyć. Ale jak sobie my wyobrazimy, że to się dzieje w internecie, a nie w jakimś komputerze, i te simy sobie tam, wiesz, i tak tam każdy jest swoją własną informacją w sieci, no to, wiecie, chyba nikt o zdrowych zmysłach nie kombinuje, jak wyłączyć internet, bo tego się nie da zrobić. My możemy z siebie pozbawić dostępu do internetu, to wszystko, co możemy zrobić. A internet jak był, stworzyliśmy... No niektórzy twierdzą, że internet był zawsze. Myśmy no. Tylko uzyskali do niego dostęp. No bo to jest też takie, że odkąd mamy internet, to ciężko sobie wyobrazić życie bez niego, nie? I mamy taki ciąg przyzwyczajeń. Ale, no bo wiesz, bo też jak mówimy ludziom, że żyją w symulacji, w grze swego rodzaju, to jest to też takie trochę uproszczenie, nie? Bo ta symulacja, gra to jest trochę coś do tej gry więcej, a może nie ma. Wiesz, to jest różnie, różnie można to traktować, ale ja zauważyłem z kolei po swoich słuchaczach, że czuję się bardziej komfortowo, jak jest to nazywane projekcją wielkiego nieskończonego umysłu, nie? Że jakby ta symulacja nie jest taka stricte chłodna, komputerowa, tylko że mają o co się bardziej oprzeć, że jednak jest ten wielki umysł, ale też tak jak rozmawialiśmy, przecież równie dobrze wcale nie musi tak być. I równie dobrze może jest tak, jak na przykład mówi Danusia Rutkowska-Dabska, że z próżni fizycznej w wyniku jakichś tam zachodzących procesów zrodziła się świadomość, a świadomość nie była pierwsza. I po prostu gdzieś to sobie zapiernicza, nie? Ten hologram, bo
holograficznej rzeczywistości już generalnie coraz mniej można zaprzeczyć. Naukowcy już też stwierdzili na 98%, że żyjemy w hologramie. No bo patrząc na algorytmy, na powtarzające się rzeczy w naszej przyrodzie i tak dalej, no jest cholera trudno zaprzeczyć temu, że wygląda to jakiś hologram, symulacja. I teraz należy sobie zadać pytanie, co to oznacza dla nas? Jaka jest wartość użytkowa? Nie? I ciekawym tematem jest to, że jeśli faktycznie żyjemy w hologramie, no to ten hologram jest swego rodzaju projekcją, a to oznacza, że my możemy się dostać do kodu źródłowego i na tą projekcję wpływać. I ja ostatnio zacząłem czytać książkę, zrobiłem kolejne podejście do Zelanda, do transferingu rzeczywistości i on tam bardzo dużo na ten temat mówi, że tak naprawdę żyjemy w przestrzeni wariantów, gdzie mamy różnego rodzaju opcje i te opcje sobie wirują. To jest tak, jak właśnie fizyka kwantowa mówi o splątaniu kwantowym i mówi o przestrzeni wariantów i zwłaszcza chodzi tutaj o efekt obserwatora, że zjawiska nie zachodzą do momentu, kiedy nie pojawia się obserwator. A jak obserwator się pojawia, to nagle jest wynik. I teraz możemy spokojnie przyjąć, że dopóki ktoś coś obserwuje, to to istnieje. A jeżeli ktoś czegoś nie obserwuje, to nie istnieje. I równie dobrze można też egocentrycznie stwierdzić, arogancko, że jak ja umrę, to świat się kończy. No bo z mojej perspektywy świat się skończy, bo ja na niego już nie patrzę. Ale nie skończy się dla innych, nie? Chyba, że nie jestem człowiekiem. Chyba, że nie jesteś człowiekiem, nie? Bo to jest też druga strona medalu, że my taką mamy tendencję, bo ja myślę, że to jest w ogóle do dupy sprawa, jeżeli chodzi o ludzkość. Bo my chcemy sobie przypisywać wielkie uwagi i zasługi i dodawać bardzo dużej ważności naszej egzystencji. A nawet w filmie Transformers padł taki cytat. Wy ludzie, gdziekolwiek nie jesteście, zawsze wam się wydaje, że jesteście w centrum wszechświata. Nie macie bladego pojęcia. I myślę, że to jest niezłe, co? No jest niezłe, ale wiecie co? I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi. Bo my nadajemy te ważności wielu różnym rzeczom. I co to powoduje? To powoduje, że nie ma w nas tej wolności. My mamy jakąś, znaczy to ogólnie się twierdzi, że mamy jakąś duszę, mamy jakiegoś ducha, patrzymy, większość, 99% ludzkości patrzy z poziomu człowieka. Tego tutejszego, który sobie tutaj gdzieś tam ma telewizor, piwo, nie mam nic przeciwko jednemu ani drugiemu, natomiast tak, natomiast jakby się tak cofnąć o krok i tą całą ważność ściągnąć ze wszystkiego, w tym momencie zostajemy tak na dobrą sprawę my i ta próżnia, którą zapełniamy sobą. Tak jak właśnie Danusia Rutkowska mówi, że nagle pojawiło się coś i teraz to coś można w konsekwencji powiedzieć, tworzy sobie swoją własną rzeczywistość, nierzeczywistość, iluzję, jakkolwiek by tego to nie nazwać. I takie przywiązywanie się na przykład, że no zobaczcie, jak ludzie o tym myślą. No dusza idzie do nieba. Tak. Nie? Stereotyp, no, piękny, czyli w konsekwencji, semantycznie rzecz ujmując, to tak de facto ja tu zostaję, nie? No. Albo dążymy do jedności z Bogiem, no bo co? Bo się boję konsekwencji swojego działania, ale, nie chcę przyjąć odpowiedzialności za to. Niech ten Bóg po prostu za mnie to załatwi. Nie? Widzisz, Lili, tutaj wkrada się taki syndrom, który wszyscy ludzie mamy, czyli taki syndrom Zbawiciela. My potrzebujemy tego Ojca, który się nami opiekuje, czekamy, aż przyjdzie Jezus i nas zbawi, czy przyleci UFO i załatwi za wszystkich sprawę, nie? Bo przecież bardzo wiele osób wierzy w to, że nie wiem, jacyś plejadianie przylecą i posprzątają. Plejadianie podobno są już na orbicie. Mhm. No to ten, niech przyjdą widokówka albo coś, bo tak... Ale zobaczcie, bo można długo dywagować, kto ma rację, jak to zwykle my ludzie. Każdy ma jakiś pogląd, każdy chce, my razem może w
chcemy dojść do jakiegoś konsensusu, ale tu musimy pójść na jakiś kompromis, bo i tak każdy ma swoje trochę inne zdanie, trochę chociaż, ale jak wszystko upraszcza ja, wyjście z założenia, że tylko ja istnieję, że życie jest jak sen, albo niech będzie gra, hologram, jednak wewnętrzna. Ja wszystko, co, niech to, co, ja nie wiem, jak to nazwać, na razie roboczą nazwę umysłem, procesorem, jeden grzeb, to samo. To ja odtwarzam swoją rzeczywistość tylko wewnątrz swojego umysłu i tylko swoim umysłem ją poznaję. Każdy jeden zmysł to jest mój aparat poznawczy do tak zwanej rzeczywistości. Ponadto ja nawet na milimetr nie wystaję. Ja mogę tylko pięcioma zmysłami badać wszystko, co wiem, a potem sobie to mielić i nazywać to wnioskami, jakimiś lgośnymi wywodami i tak dalej. Ale jeżeli każdy z nas by się skupił na tym, że istnieje tylko on i te rozmowy są fajne, w ogóle bawmy się, ja nic nie mam, ale kiedy w swojej wewnętrznej rzeczywistości istnieje tylko on i on ten obserwator, który jak nie patrzy, to nic nie ma. A jak patrzy, to jest to, co jest zdolny zobaczyć. Tak bym to powiedział. To jest kolaps funkcji falowej, tak? Czyli tutaj wszystko jest takie, wiesz, pofalowane. Obserwacja tworzy ten, że nagle się wszystko zawęża do jednego stanu. I wydaje mi się, że wyjście od jam jest jakby pierwszym krokiem do właśnie do odnalezienia swojej własnej wewnętrznej prawdy. Bo popatrz, jak pięknie mówi się przemówiło, bo to chyba już wyszło z mody. Mhm. Około 2012 wszyscy mówili o przebudzeniu. Tak. Tak około. Mhm. I wtedy zaczynało się od tych takich pierwowzorów. Świat jest w tobie, nie ty w nim. Istniejesz tylko ty, a reszta zawiera się w tobie. Teraz gdzieś to wszystko poszło w cholerę. Dobra, każdy poszedł w swoją stronę. Ja też. Tutaj nikt nie jest gorszy, lepszy. Ale wracam i wracam z powrotem do tego punktu, z którego wyszedłem. Jeśli wszystko jest we mnie, jeśli życie jest snem, bo to jest dobre, dobra alegoria, jeśli życie jest snem, to śniącym jest tylko ten, który śni. A reszta jest jego snem. Gadam tutaj z wami, ale ja nie wiem, czy wy istniejecie. No. Zresztą prawda też jest taka, że ja nie jestem w stanie tego udowodnić. No jasne. To życie, to, no. Jest też, wiesz, tym bardziej tak, że jeżeli życie jest snem, to ktoś musi ten sen śnić, tak jak mówisz, nie? I wiesz, tutaj z kolei wdziera się taki koncept, fajny masz kubek, wdziera się taki koncept, że tym śniącym nie możemy być my sami, czyli nasze NPC-ty tutaj, nasze awatary, nie? Tylko ten, który śni, jest gdzieś wyżej i śni ten nasz sen. To jest tak, jak nam się coś śni, ruszamy się, biegamy, skaczemy we śnie, ale fizycznie, faktycznie w łóżku się nie ruszamy. I no, nawet zasad hermetyzmu można wyciągnąć, że jak na górze, tak na dole, i wszystko się skaluje fraktalnie, nie? Czyli możemy przyjąć, że nasz duch, nasze wyższe ja, powiedzmy sobie, o ile chcemy to w ten sposób ubierać słowami, nie? No bo to może też być tak, że to jest tylko nasza mizerna próba dorobienia dupie uszu, nie? Ale może być tak, że faktycznie to nasze wyższe ja gdzieś tam śni ten sen tej rzeczywistości. I nawet różne doniesienia odnośnie reinkarnacji czy śmierci klinicznych, jakichś takich innych przypadków mówią o tym, że no faktycznie jest to życie po życiu, a skoro ono by było, no to może jest coś do tego, że ten nasz duch śni tą rzeczywistość i sobie doświadcza, nie? Tylko pytanie, po co? No ale zobaczcie, jeżeli by uznać, że jesteśmy w punkcie i teraz, jeżeli by to graficznie rozrysować,
Jest, każdy okrąg jest większy od poprzedniego. I teraz będąc w tym punkcie, rozpoznajemy jakiś potencjał tego najmniejszego okręgu, czyli tego na przykład tutaj. Jeżeli mamy zawężoną percepcję i tak dalej, jesteśmy wszystkim, jesteśmy całą płaszczyzną, ale rozpoznajemy ją po kawałku. Jeden okrąg, potem kończy się rozpoznanie w tego jednego okręgu, idziemy rozpoznać następny, następny, następny i w tym momencie nie musimy się zastanawiać nad tym, czy gdzieś jest wyższe ja, czy nie ma wyższego ja, dlatego że zawsze ja jestem tym punktem w centrum, który się po prostu rozszerza. W tym momencie cała reszta nie istnieje, bo zobaczcie, jak działa obraz rzeczywistości. W momencie, kiedy ty rozpoznajesz w sobie coś, czego do tej pory o sobie nie wiedziałam, zmienia się mój obraz rzeczywistości. Na przykład rozpoznaję jakiś tam program z dzieciństwa, że gdzieś tam coś tam miałam i w tym momencie jak zrozumienia czy jakiegoś iluminacji na ten temat, podobni ludzie, podobne sytuacje i tak dalej, te, które dotyczyły tego programu, nagle nie ma tego. Więc ja tak, wiecie co, skłaniam się do takiej, to mi tak najbardziej do mnie pasuje coś takiego, że właśnie jesteśmy rozszerzającą się istotą, która, znaczy rozszerzającą się, nie, my jesteśmy w całości, płaszczyzną, natomiast poznajemy siebie po kawałku, zresztą takie były też koncepcje odnośnie wszystko jedno, czy stwórcy, Boga, czy jak go tam nazwać, że po prostu fragmentarycznie odkodowuje ten potencjał, porusza go i rozpoznaje, czym jest. Lili, a skąd wiesz, że my? No właśnie, a może jesteśmy sztuczną inteligencją na przykład? Może ja jestem. Może nie mamy. Może to jest sen. Może to jest iluzja. Tak. Słuchaj, to jest hologram. Tu wszystko zobacz, jest iluzoryczne. Jedna rzecz, której nie zaprzeczysz. Własnemu istnieniu. Tak. No tak. A cała reszta teraz może być, czy to jest sen, czy to jest hologram, czy to jest gra, a może życie fizyczne. No różne może mieć koncepcje. Ale jedno jest pewne. Ja. Ale wiesz, to jest też taki aspekt, że żeby przyjąć ten mianownik, że jedno jest pewne, bo ja nie mogę zaprzeczyć swojej egzystencji, ale wiem, do czego ty zmierzasz, bo można przyjąć, że mi się to wszystko śni, was nie ma. Nie? I nawet jak mi się będzie śniło to w tej grze, to wy nie zaprzeczycie swojemu istnieniu w tej grze. Nie? I to jest pętla, która się zapętla. Nie? Ale mianownik z zewnątrz nie potrzebuje potwierdzenia. No, do własnego istnienia nikogo nie potrzebuje. Tak, i powiem, my możemy sobie porozmawiać, ale jeżeli mi powiecie, Witek, pierdzieli, że tak nie istniejesz, to nic nie zmienia. No nie jesteś w stanie udowodnić też tego, nie? Bo nie ma takiej potrzeby w ogóle. No właśnie, bo słuchajcie, ja Witkowi to mówiłam, całkiem niedawno miałam sen i w tym śnie występowała wanna, którą ja dotykałam i zaczęłam się już budzić. I sobie myślę, Boże, przecież ta wanna jest tak twarda i taka zimna i taka prawdziwa, a ja tu pod głową czuję, jak ściskam poduszkę pod głową, bo nie mogłam w to uwierzyć, bo to było prawdziwe i to było prawdziwe. I słuchajcie, obudziłam się i się zastanawiałam, cholera, gdzie, to co? No to tamto było nieprawdziwe, jak w jednym czasie dotykałam i tej wanny, i tej poduszki, jedno i drugie było tak samo namacalne i tak samo materialne. Jest dużo takich snów, które dają nam dużo do myślenia. I ja na przykład też miałem kilka takich snów, że śniło mi się coś, że coś mam. I było to tak realne, że jak się budziłem, to tego szukałem po chacie. I później dopiero mówię, nie no, to mi się śniło tylko, nie? Więc to jest też takie creepy, bo takie przyznanie do tego, że tak faktycznie może być i jestem tylko ja i doświadczam tej egzystencji, oznacza, że jesteśmy sami, tak jak powiedziałeś, Witek, nie? Każdy jest sam i to jest takie trochę przerażające i trochę chłodne. A jednak chcemy wierzyć, że siłą rzeczy, że to ma jakiś sens, że nie jesteśmy sami i gdzieś tam jest lepsze miejsce. Ale pytanie teraz, czy to nie jest jakiś paradygmat myślowy, który mamy głęboko zakorzeniony i taki schemat, że który nam się po prostu wmówiło, że tak musi być. Bo wcale tak nie musi być. No, ja przepraszam, bo mam jakiś, kurde, upór maniaka. Pewnie mi jest to potrzebne.
zwłaszcza po przyjeździe ostatnio tam z tych kóz, gdzie byłem między kozami, że tak naprawdę tam mnie trafiło to, od czego ja zaczynałem. Zaczynałem w 2012. Wcześniej to Witek był kupie jak puc lewej nogi, jeżeli chodzi o takie chocki, klocki. Ja tam coś wiedziałem, ale to wszystko było takie, wiesz, pierdzielnięte. I właśnie wtedy pamiętam, jak chodziło za mną, bo ja gdzieś słyszałem, tu od kogoś, tam od kogoś, i to mi się tłukło we łbie. Jeżeli zrozumiesz, że istniejesz tylko ty, wszystko zacznie się układać. Ale to był strach, bardzo duży strach, no, że to może to być jest. Prawda. Tak. I to już nie strach przed wyłączeniem, tylko przed samotnością. Ale teraz patrzę na to trochę inaczej. Patrzę na to nawet nie jako konieczność, tylko na logiczną konsekwencję. Że jeżeli wyjdę z założenia, że tylko ja jestem prawdziwy w swoim własnym śnie, to cała ta wiedza, nie dość, że składa się, jest spójna, to jest bezpieczna, to... Czekajcie, skupiłem się. Chciałem coś powiedzieć i skupiłem, że cała ta wiedza jest spójna, że to się wszystko organizuje wokół mnie, że ja jestem egocentryczny, bo siłą rzeczy ten, który patrzy, stwarza. Czyli to wszystko, na co patrzę, jest takie, jakie to tworzę. To jak ja nie mam być egocentrykiem, skoro już to wiem. Więc to mi się raz, że spina, a dwa, że to już nie jest niebezpieczne, bo ani nie jest, nie spycha mnie w samotność, tylko wydaje mi się, że jest to punkt wyjścia, po którym, no co z tego, że ja odkryłem, że istnieje tylko ja, skoro też równocześnie odkryłem, że zawsze tak było. No tak. Więc jakby ja nic nie straciłem. Popatrzcie, cała ta iluzja, rozmowa z wami trwa dalej, mimo że Witek twierdzi, że tylko on istnieje, a gada z wami. Więc jakby tu się nic nie zmienia w relacjach, bo one trwają, zmienia się tylko jedna rzecz. Świadomość tego, że to prawdopodobnie jest moją iluzją. Że pewny jestem tylko własnego istnienia. Świadomość tego. Czyli wtedy ja też z klucza przestaję się kłócić z tobą czy z kimś tam jeszcze o swoją rację, bo po co? No nie ma takiej potrzeby. Poza tym zobaczcie, nie jesteśmy w stanie w tym hologramie tak na dobrą sprawę niczego zatrzymać. Ani też nie mamy takiej potrzeby. Bo jeżeli my się zmieniamy, to automatycznie to się wszystko zmienia. I to jest potwierdzenie absolutne tego, Witek, co mówisz, bo wyjdziemy dalej po prostu. I ci ludzie odchodzą, czy sytuacje, czy jakieś rzeczy, które mieliśmy, czy jakieś... To odchodzi w mgłę zupełnie jakąś, tak jakby to nigdy nie istniało. Gdyby nie pamięć awatara, nie mielibyśmy w ogóle świadomości po pewnym czasie, że coś było w naszym życiu. Gdyby się na przykład pamięć potraktować jako jakiś tam rezerwuar śmieci, który się co jakiś czas opróżnia, nie? Jest to takie, wiesz... Pomijając fakt, że jest trochę ciężko to zaakceptować, no bo to jest tak, że no, ta samotność, nie? I jednocześnie też arogancja swego rodzaju i egocentryzm, tak jak wspomniałeś, jest taki trochę, wiesz, zaraz cię może ktoś zarzucić informacjami typu, no jak ty możesz mówić takie rzeczy, bo przecież liczą się inni ludzie, przecież mam z nimi doświadczenia, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale to w dalszym ciągu nie wykracza poza sedno sprawy. Ale ci ludzie mogą ci się śnić i ty nie wiesz, nie? Ale teraz jest jeszcze inne pytanie. Jeżeli ja wyjdę z założenia, nie? Że jestem tylko ja, a cała reszta jest snem, to pytanie, kto śni? I gdzie ja tak naprawdę jestem? No a jeżeli odpowiedź jest, że to jesteś zawsze ty i zawsze jesteś tu, gdzie jesteś. Niech będzie, że w punkcie. No ale ty jesteś tam nic nieporuszony. I wiesz, ale pociągnijmy temat dalej. Jaki jest tego cel? Nie ma innej możliwości. Widzisz inną?
Ale słuchajcie, cel jest, nie konieczność. To nie ale jest cel. Po co cel? Po co cel? To nie ma celu. Po prostu nie ma innej możliwości. I to jest właśnie najbardziej uwalniające, że tutaj po prostu nie ma celu, nie ma zasad, nie ma celu, nie ma początku, nie końca. Nic tu nie ma, po prostu jest wolność. Możesz być Bogiem takim, że ojej, jak wszechmocnym, a jednej rzeczy nie zrobisz, a nie przestaniesz istnieć. Więc to może nie mieć celu, a cała ta reszta, pytanie o cel, no jest chyba tylko jedna odpowiedź logiczna. Z nudów. No. Wiesz, lubię takie rozmowy, bo one fajnie masują korę mózgową. Ale poczekajcie, bo jeżeli przecież ja mogę być pewien tylko własnego istnienia, ale to nie znaczy, że ja mogę być pewien twojego nieistnienia. Nie wiem. Zakładam tylko, że możesz nie istnieć, ale to tak 50-50, nie? Możesz też istnieć. I teraz przyjmując tylko, że się zmieniam, mogę zakładać, że przynajmniej tacy jak wasza dwójka, pewnie będzie ich więcej, też idą w podobnym kierunku i że za jakiś czas ja odkryję, że w całej tej grze holograficznej jest 8 miliardów mniej więcej tych NPC-ów, ale tam kilka tysięcy strzelam, nieważne, jakaś liczba większa od jeden, którzy są graczami takimi jak ja. Dobra, to teraz ja tobie wygnę, kurde, z mojej mózgowy. Patrz, to też można przyjąć, że skoro ta gra i tak jest podróżą w nieskończoność, nie? To równie dobrze możesz przyjąć, że ty jesteś teraz sobą, doświadczasz swojej egzystencji, a w swoim następnym wcieleniu będziesz mną w czasie teraźniejszym, teraz rozmawiał sam ze sobą i jednocześnie w kolejnym wcieleniu będziesz Lilianą, będziesz rozmawiał razem z nami i można też być z takiego założenia, że skoro jesteś sam w tej grze, w tym hologramie i sam go tworzysz, to jakby symultanicznie doświadczasz różnych instancji życia poprzez oczy każdego, nie? I też jeżeli przyjmiemy, że ta symulacja istnieje, no to wtedy pojęcie czasu nam się rozpieprza, nie? Ale to już musi być tylko założenie. Bo no oczywiście, to jest założenie, ale wiesz, chodzi mi o to, że w tym samym czasie dzieje się przeszłość, przyszłość, teraźniejszość ja na przykład w następnym wcieleniu będę tobą i będę prowadził tą rozmowę teraz z sobą. A ja na przykład nie mam pamięci żadnych innych wcieleń, dlatego w ogóle nie zakładałbym, że będę miał inne. Bo mogę mieć to zawsze, bo to jest jedyne, które mam, jedyne, które pamiętam, zakładając ciągłość doświadczenia, którą już łapię, że ona jest prawie pewna dla mnie, to jest moje zdanie, to w tym całej historyjce, którą tu pieprzymy, gadamy, przepraszam, to nie miało być obraźliwe, którą my tutaj sobie opowiadamy, największe victim dirtum to w ogóle rozmowa o śmierci. Śmierć nie istnieje, nie. Tak jak narodziny nie istnieją. Ja sobie jestem własnym wymysłem, który ciągle sobie tworzę tą grę. Tak jakby, wiesz, kiedy skończą się Simsy? Ale wiesz, to druga strona medalu jest też taka, nie? Przynajmniej ja tak na to patrzę, że wyobraź sobie teraz taką sytuację, że wszyscy ludzie na świecie przyjmują ten światopogląd. I każdy jest totalnie wolnym elektronem i kuma to, że jest sam i tworzy ten sen, nie? Ty wiesz, co by się działo na świecie, stary? Potrzebowalibyśmy więcej NPC-ów i to nie ma problemu. Mamy ich tak, na pstryknięcie. I każdy ma swoją grę. Masz cały szereg ludzi, którym będziesz grał. Jak w każdej grze. Choćbyś nie wiem, na jaki poziom wlazł, tam na tym poziomie są już ci, co na ciebie czekali. To NPC. I tak w kółko i w kółko. Bayer polega chyba, dla mnie cenne to jest, na łapaniu graczy, świadomych graczy. I nie po to, żeby z wami wspólnie coś grać. Może kiedyś w przyszłości, nie wiem. Ale na razie to tylko po to, żeby pogadać. A może dzieje się to po to? Może dzieje się to po to, żeby właśnie znajdować świadomych graczy i uświadomić sobie, że to jest gra. I może chodzi o to, żeby ten labirynt przejść. No właśnie, ale słuchajcie, no zobaczcie, ja już to powtórzę już n-krotnie. Po co myśmy się w ogóle tutaj władowali w ciało?
No po to, żeby poczuć swoją odrębność. Skąd ja wiesz? Jestem odrębnym ja. Skąd wiesz? Wiesz co, mam takie głębokie Witek przekonanie, będziecie... graniczące ja z pewnością, że to po prostu czuję, że tak jest w moim przypadku. Witka a druga rzecz, komunikacja. Właśnie to, o czym mówicie, komunikacja. Communication, jak w piosence Tula. No posłuchajcie. Mnie się to podoba. Jeżeli NPC-ty mają swoją grę, nie, oni a po my prostu... jako powiedzmy gracze... Oni nie mają swojej oni gry. Nie mają gry, oni po prostu oni się obijają. Tak, ale oni jakieś tam interakcje między sobą mają, które powodują takie, a nie inne zdarzenia, mają swoje wierzenia, tak? Które powodują pewne jakieś tam powstawanie typu jakieś astralne, czy jakieś tam zobacz, różne inne... Zobacz, co jest dziwne, nasz walentusz życiem prawdziwym, realnym, jeszcze fizycznym i zewnętrznym. No kurwa, NPC. No a on się jeszcze tylko, rozpada ciągle. Wyjaśnimy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, NPC, NPC to jest skrót od non-playing character, czyli tak jak mamy charaktery w grze komputerowej, które, gdzie my świadomie sterujemy swoim charakterem w grze komputerowej i są tak zwane NPC-ty, czyli zaprogramowane ludziki, które stwarzają wrażenie zewnętrznego środowiska. Nie? Ale te NPC-ty... No nie wiem jak wy, ale ja bardzo wiele razy doświadczyłem tego, że rozmawiam z ludźmi i mam wrażenie, że oni są puści w środku. I bardzo wiele razy miałem tak, że nagle ktoś się skądś wziął. I nawet stałem z moim synem pod sklepem z częściami budowlanymi, robiłem remont. I tam jest taka bułka, znaczy Boże, bułka, co ja pieprzę, taka budka, która sprzedaje bułki, nie? Na miejscu robią tam bułki, jakieś tam burgery, takie rzeczy. No, dobre to jest, bo takie o, na świeżo, nie? I stoimy sobie, jemy. Jest duży parking, gdzie nikogo nie było widać i nagle zjawia się gościu i mówi typową właśnie taką NPC-tową frazę, mówi: o, wy tak jecie, ja chyba też sobie zjem. I mój młody miałem takie sytuacje. Mój młody mówi, to był NPC, co nie, to był NPC. Ja, mówi, pojawił się znikąd, zauważyłeś się, tak sobie myślą, mówię, kurde, ty faktycznie, nikogo nie było, żadne auto nie przyjechało. Poczekaj, jedno zdanie tylko. Dawaj, dawaj. Z 10 lat temu mówili mi ludzie, znaczy oświeceni już bardziej jak ja na pewno, oni mi mówili, że słuchaj Witek, ty nie widzisz, że spotykamy na ulicy ludzi bez duszy. Mhm. Ja tak, a teraz kombinuję, że oni właśnie mówili o NPC-ach. Ale wiesz, co jest ciekawe? Ja zauważyłem jedną taką rzecz. Takie puste, to jest to samo wrażenie. Jestem ciekaw waszych doświadczeń w tym aspekcie, bo za każdym razem, kiedy ja miałem jakieś przełomowe odkrycia swoje duchowe i czułem, że faktycznie wzrastam i świadomością i tak dalej, że postrzegam więcej, nie? To miałem takie momenty, że miałem wrażenie, jakby Matrix tam nie polował trochę. I po jednym właśnie z takich doświadczeń miałem taką sytuację, że zaparkowałem samochód, jechałem po młodego do szkoły i zaparkowałem w miejscu, gdzie parkuję przez 3 lata codziennie. To jest miejsce, na którym nie wolno parkować, bo to jest podwójna żółta linia, jest zakaz parkowania tam, ale ponieważ to jest przed szkołą, to wszyscy wiedzą, że tam po prostu rodzice parkują, jak odbierają dzieciaki i długo to nie zajmuje. Policja może przejechać i nikt w ogóle nie reaguje. I właśnie po tym doświadczeniu duchowym, które miałem, że zdałem sobie sprawę, jakby jeszcze mocniej, jeszcze bardziej umocniła się moja wiara w to, że ja żyję w hologramie, nagle pojawił się agent Smith. I wyskoczył do mnie facet, wielki, czarnoskóry gość, i zaczął do mnie ryczeć, że tu nie wolno parkować. Ja mówię, no ale czy pan jest, nie wiem, ze straży miejskiej, czy z policji, czy jak? Mówi, że nie. On po prostu jest zatroskanym obywatelem. I tak się przypieprzył ten gościu, że normalnie nie dało rady, nie? I musiałem się przeparkować. Miałem kilka jakichś takich różnych dziwnych sytuacji, ale jak mówiłem do tego gościa, patrzę mu w oczy, on jest pusty w środku, ten koleś. Ja mówię do niego, taki myślisz, że on jest żykiem systemu? Tak,
tak ci zależy, a on jakby gadał cały czas w kółko to samo, był nakręcony, był na automacie, nie? I wiele miałem takich różnego rodzaju doświadczeń, gdzie masz wrażenie, że rozmawiasz z ludźmi, którzy są puści w środku. I opowiadałem ci, Witek, jak byliśmy u Lili na Akademii Samorozwoju. Mój młody miał urodziny w takim centrum wirtualnej rzeczywistości, nie? I dzieciaki tam się bawiły, miały te wszystkie okulary, gogle pozakładane i tam się śmiały i tak dalej, i tak dalej. I my siedzieliśmy z rodzicami. Ja tak mówię, wiecie co, jest zabawne? Mówię, bo jest taka teoria, że my też żyjemy w takiej symulacji. Mamy takie okulary wirtualnej rzeczywistości, ale sobie nie zdajemy z tego sprawy. I słuchajcie, była taka konsternacja, ci wszyscy ludzie zaczęli się zachowywać tak, jak ja bym co najmniej za przeproszeniem narobił na stole. I wytrąciłem ich tak ze strefy komfortu, że aż czułem się niezręcznie. I tak chciałem chwilę pociągnąć temat, mówię, ale patrzcie, no i znalazłem artykuł w New Scientist, gdzie było napisane, że naukowcy są pewni w 98%, że żyjemy w symulacji. I artykuł był z zeszłego roku. Pokazałem im to. Było, nie było, to są ludzie, którzy opierają się na tych zewnętrznych autorytetach, nie? I oni zobaczyli to i była jeszcze większa konsternacja. Ja po prostu uciąłem temat totalnie, bo widziałem, że zmierza to donikąd. Ale samo to, że przedstawia się jakąś koncepcję ludziom i oni tak strasznie nie chcą o tym słyszeć. To było tak, jakbyś NPC-tom powiedział, że są NPC-tami. No właśnie, mam takie wrażenie, że jak NPC-towi powiesz, że nim jest, to to jest poza jego percepcją. Tak, już, już wtedy nie ma percepcji. Percepcja jest ucięta, to jest jak te klapki przysłowiowe dla konia. Ja wam powiem więcej. Ja kiedyś sobie robiłam takie tego typu eksperymenty, bo zobaczyłam, jak ten obraz rzeczywistości potrafię ustawić, ustawiając w sobie jakieś te potencjały, którymi na dany moment jestem, no to robiłam eksperymenty. I słuchajcie, kiedyś facet stał za mną w kolejce, w sklepie i się okrutnie awanturował, że kolejka, że ktoś się tam gdzieś tam wrąbał komuś jeszcze i żon, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Bez żadnych emocji. Odwróciłam się, bo stał za mną. Odwróciłam się do gościa i powiedziałam mu: ty musisz stąd iść. On na mnie popatrzył przez moment, powtórzył po mnie: ja muszę stąd iść, i poszedł. Wgrałaś mu komendę. Tak, i to jest a propos tej pustki w środku. Ale słuchajcie, to nie była kwestia pokazania mojej wyższości, czy tak, mojego wkurzenia, czy jakichś innych takich rzeczy. Bezemocjonalnie powiedziałam gościowi, co ma robić. Mając świadomość, że jest elementem mojego obrazu rzeczywistości, a mój obraz rzeczywistości jest literalnie mój, więc w moim obrazie rzeczywistości dzieje się to, co ja świadomie zarządzę. Popatrz. No i on po prostu dostał komendę, no, mówi tak. Popatrzcie, co nas łączy. Jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy. Kiedy spotykamy się my, akurat mam blisko, bo pana Sochę poznałem dopiero co. Myśmy się dopiero co poznaliśmy, nie? 10 tak. Tam dni temu, może tak, tak. Paręnaście. I zobacz, kiedy... Dobra, będę mówił o sobie. Ja poznaję osobę, to pierwsze co, robi się takie przewąchiwanko, czy to będzie jeden z naszych. Tak, 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 tak. I wyznacznikiem co jest? Otwarty umysł. Że mogę mu pakować różne teorie możliwe, takie sprzeczne z ogólnie obowiązującymi. I jego to ciekawi, bo MPC by się zawiesił. Tak. A jego to ciekawi. I już wiemy, z kim mamy do czynienia. Co nas łączy? Otwarte umysły. Ale też myślę, że jest chyba trochę jakaś odrobinę lepsza wersja NPC-tów też. Mają trochę zaktualizowane oprogramowanie. Że już trochę kumają. To jest tak jak ze sztuczną inteligencją, nie? Że ze sztuczną inteligencją jestem w stanie przeprowadzić filozoficzną rozmowę na temat egzystencji. Chociaż też nie byłoby to możliwe ze 3 lata temu, bo ona się rozwija. Tak, tak, tak. I te NPC-ty też muszą się rozwijać. Skoro my się rozwijamy, to NPC-ty i zewnętrzny świat też musi się rozwijać. I możemy nawet zaobserwować fakt, jak chociażby od samego 2012 roku, jak sam o tym wspomniałeś, Witek,
Zobacz, jak wiele rzeczy przybyło, jak bardzo, pomimo tego, że i tak już byliśmy rozwinięci technologicznie, jak i tak poszło coś do przodu. No. Lądowanie na Marsie, sztuczna inteligencja, kwantowe komputery, cała ta eksplozja, nie? I to jest też interesujące, bo to może być tak, że NPC-ty faktycznie się upgrade'ują wraz z nami, nie? No właśnie, to bardzo dobrą rzecz powiedziałeś, dlatego że NPC-ty same z siebie, no nie byłoby im to potrzebne. Im nie jest potrzebna większa ciekawość gry, czy jakiś taki rozwój. Kto jest determinantem rozwoju gry? To może być twór naszej świadomości. Dokładnie. Dlatego jest lepiej, bo nasza świadomość ciągnie trochę wyżej, bo muszą się dopasować trochę. Tak. Zmienia się oprogramowanie. Jedni nazywają to, że wibracja się podwyższa, tak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że zmienia się wersja oprogramowania. Częstotliwość gry, tak. Przechodzimy trochę na inny level. Level jest na wyższej częstotliwości trochę, no. Ma to sens, to jest ciekawe, niezłe to jest, naprawdę. Tak, i słuchajcie, wiecie co, ja naprawdę, słuchajcie, zaczynam literalnie traktować to wszystko, ja tego słowa często używam, dlatego że wydaje mi się to bardzo ważne, bo tutaj wszystko jest powiedziane i to językiem. I wiecie, ja się tak śmieję z tego, że faktycznie, wiecie co, może nas tu jest te 144 tysiące. I zamontowałaś. A cała reszta to jest po prostu tło gry. Ja słyszałem taką teorię, że świadomy gracz jest maksymalnie około 10%, nie? To dużo. No. Dużo. To więcej jak te 144 tysiące, dużo więcej. To już miliona. Ale cholera wie, nie? Z kolei inne jakieś tam badania, które ja sobie przeprowadzam, swoje śledztwo, ja to tak nazywam w cudzysłowie, jakimiś tam swoimi, nazwę to tak, szamańskimi metodami, nie? Jak patrzyłem z kartami i jakimiś tam innymi narzędziami, to wychodzi mi na to, że do kolejnej aktualizacji gry przejdzie maksymalnie 35% populacji. I teraz pytanie, czy świadomych graczy przejdzie tylko tak niewiele, że ta reszta nie będzie konieczna w takiej ilości, czy nie? No zaraz, ale jeżeli ja będę ciągle wracał do punktu wyjścia, że pewne istnienie jest tylko moje, to ja, tak jak tych NPC-ów przyciągam do siebie, tak takich jak wy też przyciągam do siebie. No tak. Więc ja nie potrzebuję poznać wszystkich świadomych graczy. Ja potrzebuję tylko tych, z którymi mi na dany moment jest po drodze. Tak. Z którymi się rozumiemy, mamy, bo zobacz, każdy z nas buduje swój własny świat. I możesz budować świat, jaki chcesz. Niekoniecznie mi się to musi podobać, więc wtedy nie musimy się poznawać wcale. Zobacz, no że przecież żaden z nas już drugiemu chyba nie byłby w stanie krzywdy zrobić, choćby nie wiem co. Ja tutaj nie mówię o jakiejś, teraz wiecie, że staliśmy się tacy ludzcy. To chyba nie o to chodzi. Ten, kto jest graczem, jednocześnie wie, że ta postać jest tylko hologramem, więc tego skrzywdzić się nie da. Słyszeliście o wojnach boków, nie? Możliwe, że lat temu ileś tam, tacy jak my dzisiaj, wtedy tam ci bogowie, to czy nie zajmują jaj? Wiesz, że miałem takie przemyślenie wczoraj? Wczoraj oglądałem właśnie program odnośnie burz solarnych, nie? I gość właśnie opowiadał o tym, jako jakimś tam potencjale na kataklizm, nie? Bo ta Te szanse przytrafienia się burzy solarnej wzrastają co roku. Ja sobie tak pomyślałem. Ty, jakby nagle wyłapało i wywaliło cywilizację, nie? To zostały pod nas jakieś tam drobiazgi, nie? Jakieś pozostałości by pod nas były. I kolejna wersja, nowa symulacja by mogła odkrywać naszą cywilizację, nie? I mówić, a bo to byli bogowie, bo mieli sztuczną inteligencję, latali samolotami, mieli pojazdy takie, a nie inne, nie? A tu trzeba znowu na koniu jechać. I znowu by się to koło zatoczyło. Bartek, wiesz co ja ci powiem? Ja miałam takie swego rodzaju wspomnienia, coś na takiej zasadzie. Nie wiem, czy to wspomnienia, czy to po prostu jest zaczerpnięte z przestrzeni informacyjnej, czymkolwiek, bo ona nie była, czy jakkolwiek. Miałam takie informacje i na samym początku kanału, jak go zakładałam, jak
mówiłam o właśnie o bogach i był taki odcinek Bogowie i my, to powiem ci, do mnie się zgłosili ludzie, którzy mieli bardzo podobne informacje, gdzie oni, nawet szczegóły architektoniczne, to było tylko 2-3 osoby, ale szczegóły architektoniczne tego, co pamiętają i tak dalej, i te tak zwane właściwości bogów, czyli gdzieś tam, wiesz, że faktycznie oni mogli robić różne tam dziwne strzępy, wiesz, to było takie układanie puzli, bo każdy pamiętał co innego, ale pewne elementy były wspólne, więc albo jest ta informacja dostępna w jakimś polu informacyjnym, albo faktycznie są to jakieś tam wspomnienia, które gdzieś tam się odblokowały. I teraz patrzcie, jaka jednoczesność. Bo jednocześnie mogę powiedzieć, że wygląda na to, że to się cyklicznie w kółko powtarza. Zawsze tak będzie. A jednocześnie ja w tym uczestniczę pierwszy raz, przysięgam. Ja to ale z drugiej strony, Witek, zobacz, no są przykłady na to, że historia jest interaktywna. Bo jest, bo ja tego też doświadczyłam, to... jest interaktywna. Są też przykłady na to, że historia się zmienia i stąd się wziął efekt Mandeli, że ludzie pamiętają, że coś było jakieś, ale jest inne, nie? I właśnie to jest to, o czym mówisz, że historia się zmienia, czyli nie jest jednolita. Nie jest, bo słuchaj, jeżeli istnieje jakaś wersja wydarzeń i następuje pewne drastyczne wydarzenie, którym ty świadomie obserwujesz, ale chodzi o tą świadomość właśnie w danym momencie. Bo ja zauważyłam, że u mnie ta zmiana, totalna zmiana, bo w tym uczestniczyło ileś tam osób, totalna zmiana, w którym pewne pojęcie zniknęło z internetu i tak dalej. Nie będę o tym mówić, dlatego że są osoby, które pamiętają to razem ze mną, ale zniknął film z internetu, zniknęły opisy na Google'ach i tak dalej, i tak dalej. I po prostu no, zmieniła się historia, no, po prostu pewnego pojęcia nie ma. Tak. No, jest to mega ciekawe, nie? I teraz też pytanie. Na ile różnego rodzaju historie, którymi jesteśmy otoczeni, że coś się gdzieś dzieje, są prawdziwe? A na ile na nie tyle, są? Na ile w nie uwierzymy. Po prostu. Wiesz, jeżeli to jest gra, no to z jednej strony jest prawdziwa, bo jestem z nim zaangażowany, na tyle ona jest prawdziwa. No tak. Ale jak tylko mam świadomość tego, o cholera, to przecież tylko gra. Na tyle ona jest nieprawdziwa. Robię to, bo nic innego, co mam robić. Robię to z nudów. Jednak ja chciałem jeszcze do tej indywidualności. Dawaj. Gdzieś około 85 roku, 1985. Ale to mówisz, że do mnie? Bo o, ja się wtedy pojawiłem. 40 lat temu niecało, nie? Był taki francuski matematyk, z takim on wygłosił takie nowe podejście, ale matematyczne, do fraktalności. On się nazywał Benoît Martin Brod. Się mówi do tej pory o żukach Martin Brota nawet. Tam, żeby nie zaciemnić, krótko, sentencja tego, co powiedział, jakakolwiek część oderwana od całości jest całością. Zawiera cały wzór informatyczny. Hologram. Dokładnie. Tak jak, wiesz, wyciągniesz krople z oceanu, to ona jest identyczna jak ocean. I tak dalej, i tak dalej. Jak się komórka podzieli na dwie, to masz dwie identyczne i żadna z nich nie jest repliką drugiej, nie? No. Bo... Hologram, totalny hologram, nie? Więc teraz zobacz, jak ważna jest indywidualność, bo ciągle my tak, wiecie, mylimy. A jak się to zaczęło, kto to, kurde, czy ten początek, to tego. A wtedy, kiedy ja się tylko wypnę, staję się nowym graczem, wali mnie to. Kompletnie, to jest nie do dojścia. Nawet wali mnie to, żeby poznać, kim ja jestem, bo wystarczy sobie uświadomić, że kim, czym. Ja tylko nie wiem, znajdę jakąś protezę za 10 lat jeszcze lepszą, ale ja tym nie wiem. I chyba nikt się nie dowie. Wszystkim jesteś, bo jeżeli jesteś w stanie doświadczyć wszystkiego i docierają do ciebie ciągle jakieś nowe doświadczenia, które ty w sobie uruchamiasz, jak tylko ty tu jesteś, to ty w sobie wszystko uruchamiasz. Wybacz, nie. Ja nigdy nie uwierzę, że patrząc w lustro, czyli w swoje odbicie, a tym dla mnie jest moje doświadczenie, ja jestem własnym odbiciem. Nigdy w to nie uwierzę. Ja właśnie tym nie jestem.
To jest tylko to, co ja tworzę, okej? Okay? Tak. Ja tym nie jestem. Ja jestem zawsze po przeciwnej stronie. Ja jestem tym, który tego dotyka, tym, który na to patrzy, tym, który to tworzy. Tak. Ale ja jestem po drugiej stronie. Ja samego siebie zobaczyć nie mogę. Tak, oczywiście, że tak, bo jeżeli przychodzą do ciebie ludzie, jeżeli ty masz w sobie jakiś lęk i przychodzą do ciebie ludzie, którzy ci dają doświadczenie, które ten lęk ci uświadamia, to przecież nie jesteś tymi ludźmi, ale lękiem w sobie jesteś. Nie możesz go zobaczyć w sobie, nie możesz zajrzeć do środka i zobaczyć, co masz gdzieś tam w środku, ale no właśnie temu służy obraz, ten obraz rzeczywistości, tej gry. Tak, jest w porządku. Przestało mi przeszkadzać to, że to, kim czym jestem, jest poza odkryciem. Przestało mi to przeszkadzać. To jest fajne, bo ja pewnie zawsze będę konił ten własny ogon, ale nigdy go nie dokonię. Nigdy raczej, bo złapać sam siebie za oczy to niemożliwe jest. Jakby zobaczyć, żeby oko zobaczyło oko, nie? No. Po prostu. A z drugiej strony. Zmienia się świadomość, wiesz, to jakby nie to jest. Po co to? Tylko nie, to jest klucz do wszystkiego. Istnienie pozostanie zawsze istnieniem. I gdybyśmy mieli świadomość tego, że ono jest skończone, to wtedy dopiero by się pojawiło z tyłu głowy, kurde, a co będzie, jak to się skończy, nie? No. I teraz szybko, szybko trzeba jeszcze punktów nachapać. Tak. A to się prawdopodobnie nigdy nie zaczęło i nigdy nie skończy. Się nie skończy, tak. Rośnie i tylko... Nie rośnie wiesz. Świadomość, tak. Świadomość, przyszło mi ciekawe pytanie do głowy teraz. W jaki sposób, mając świadomość tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, w jaki sposób jesteśmy w stanie przetestować i spróbować popchnąć do przodu i tak naprawdę namacalnie sprawdzić to, czy ja naprawdę kontroluję tą grę? Czy może też jestem NPC-tem? Każdego dnia. Ja powiem to tak. Jak ja popatrzę sobie na Witka, kim on był na początku tej takiej drogi, to niech będzie 2012, niech nawet będzie 15, gdzie ja już, wiecie, coś czaiłem, już wiedziało, że taki mądry jestem. Tak ja sobie to teraz przypomnę, ja pierdzielę. Rozwój w tym wszystkim mnie utrzymuje, że ja ciągle idę do przodu, ciągle się rozwijam, ciągle jakiś jestem inny, gdzie uwierzcie mi, przyjeżdżam na spotkanie takie, jak co was widziałem ostatnio. Spotykam kilka osób, których nie widziałem z 10 lat, ale je znam. Oni mnie też. I oni się nic nie zmienili. Przysięgam. Mm-hmm. Dalej szukają. Tak, szukają. Są tacy ludzie, którzy się kurde nie zmieniają i... Też nie mówię o fizjonomii. No, tak. Masz rację, nie? Jak sobie teraz tak sięgam pamięcią, to są faktycznie tacy ludzie, którzy się kurde nie zmieniają. Są cały czas w tym samym paradygmacie. Dorwali się w 2012 tego przebudzenia, oświecenia i ciągle tam są. Ja wam powiem tak. Ja w tej chwili zauważyłam tylko jedną rzecz, że jeżeli ja wiem, że ja jestem tym istnieniem, które jest tym wszystkim, czy albo tym punktem, jakkolwiek, ale tym jest i przestałam z punktu umysłu, powiedzmy, tego ludzkiego naciskać na rzeczywistość, to ja zaczęłam widzieć wręcz prekognitywnie, co się dzieje kropka naprzód. Dlatego, że obserwując ten algorytm, czy jakkolwiek, czy czym by to nie było, tą grę, jest ona tak prosta, tak łatwo tutaj zobaczyć w momencie, kiedy się wycofa całe wszystkie emocje przede wszystkim. Jeżeli ale niełatwo się... jest wycofać emocje, nie? No właśnie, ale to jest z punktu widzenia neutralności, bo to nie jest obojętność, to jest neutralność. Jeżeli obserwujesz tą grę neutralnie, nie wciągasz się w nią, to widzisz ją jak na oczach. No, to ale zauważacie jest... jedną rzecz? Czy zauważacie, bo ja się też mogę mylić, ale ja to tak widzę, że mój awatar staje się coraz bardziej świadomy, no. Że to on staje się tym świadomym graczem, że coraz mniej mnie interesuje to moje wyższe ja, co niby mną gra, że coraz bardziej mam to w dupie, że to ja, że to o mnie chodzi, że to ja mam się uświadomić tu i teraz. Tak jakbym nawet miał frajdę
że jako ten Sim uda mi się programiście spierdolić. No. Znalazłem internet i ścieżkę do niego. Powiem ci, że jestem w stanie się z tym totalnie zgodzić, bo ja to też sam widzę po sobie. Ja zawsze siedziałem w górach książek, czytałem jakieś total rzeczy, różne, przeróżne, nie? Jeszcze też wychowany w księgarni, dziecko księgarni, te książki to... Powiedz, że masz to samo, że teraz już nic nie wchodzi. W ogóle nie mogę w ogóle czytać już żadnych książek na temat rozwoju, duchowości, Matrixa, tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to co teraz robię, to czytam komiksy. Ale Bartek, ja nie potrafię nawet, słuchaj, jak wchodzę na internet, to ja mogę sobie włączyć jakiś film science fiction, którego jeszcze nie widziałam. Natomiast cała reszta mnie kompletnie nie interesuje. No obejrzę 2-3 minuty, już teraz nawet nie włączam, bo po prostu nie jestem w stanie. Tak. Ale słuchajcie, wiecie co, ja bym może tak, bo już mamy tutaj no trochę, ile my tu mamy? Już, nie, no, mamy już rozmawiamy trochę. Ja, czy byście się zgodzili z taką konkluzją i z tym, co Witek powiedział, że nieważna jest forma istnienia i powiedzmy iluzja, w której aktualnie przebywamy, bo może się okazać, że za chwilę ta iluzja się skończy, na innym levelu będzie zupełnie inna i będziemy, też my nie będziemy w awatarze, tylko na przykład w czymś tam innym, ale to dalej będziemy my. No tak, nieważna jest forma i nieważna jest przestrzeń. Ważni jesteśmy my jako my, jako Incepcja. Ja i fan, jaki czerpie z tego, co się gdzieś tam w tym obrazie pojawia. No, i no moim zdaniem Incepcja mogłaby tłumaczyć zjawisko śmierci. No, że tak. Nie, tak naprawdę nie umiera, tylko on po prostu w jednym śnie pęka, a w drugim jest dalej. No ale nawet też, jeżeli byśmy się nad tym filozoficznie zastanowili, nawet biorąc pod uwagę reinkarnację, nie? No to można też to przyjąć w taki sposób, że ktoś zasypia i budzi się na nowo. W nowym człowieku, no. No. Może to być też incepcja. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że Hollywood często przemyca różne informacje i tak dalej, to dlaczego nie? Chociaż popatrzcie, gdyby zadać pytanie tak, skoro mam świadomość, że ja tworzę to całe swoje doświadczenie, czyli to ze mnie wypływa cała ta gra moja, bo innej nie mam, to co miałoby umrzeć, przepraszam. Ale poza nawet tym, jeżeli pod względem fizycznym, słuchajcie, jakby to wziąć, informacja nigdy nie umiera. No jeśli nie, teraz tak samo jak energia, nie? To, ale możecie powiedzieć, że mógłby umrzeć ten awatar, ale koniec, jest jakiś wzór na śmiertelność awatarów? No chyba nie ma. Chyba nie ma. X równa się mniej więcej 85 lat. W nieskończoność, nie? Tak, Diana twierdzi na tym wykładzie swoim, z tego co dobrze ją zrozumiałam, to mówiła o tym, że no... Dianek? Tak, że może, że ten awatar tak na dobrą sprawę powinien się regenerować. I może to właśnie teraz jest w naszych rękach, właśnie nam puka do umysłu. Ogarnijcie się, awatary, jest wasze 5 minut. A nie ma tak naprawdę, jak się zastanowimy na tym obiektywnie, i abstrakcyjnie, to nie ma żadnego powodu logicznego, dla którego na przykład komuś utną rękę, że miałaby mu nie odrosnąć. Pamięć komórkowa jest, pamięć DNA jest, energia jest, stąd mamy bóle fantomowe przecież, tak. Prawda? To dlaczego to się nie odradza? I teraz jest to kwestia kodu jakiegoś źródłowego tego awatara, że jest zablokowany. Nie? Albo słuchajcie, jest od tak dawna w tej całej historii tej tak zwanej ludzkości są wpojone pewne wierzenia, bo to też zobaczcie, no jak wierzysz, tak ci się dzieje. No jeżeli wierzysz, że twoje życie jest do dupy, to ono do dupy będzie. Jeżeli wierzysz, że jesteś nic nie wart, to nigdy nic fajnego nie dostaniesz, ani nic do twojego życia nie przyjdzie. Jeżeli wierzysz, że awatar jest śmiertelny, to jest tylko kwestia wierzeń. I teraz to jest następna kwestia, ale to myślę, że już poruszymy następnym razem. Następna kwestia to jest dotarcie do tego, czym tak naprawdę jest wierzenie. Bo to nie jest wiara w Boga. Te wierzenia są tak głęboko zakorzenione, że trzeba w ogóle zobaczyć, czym to tak naprawdę jest. Autopilot. To jest naprawdę autoprogramowanie. Tak, ale tutaj no, nie będziemy tego w tym... Dobra, panowie, bo to już jest godzina czasu. No i zobacz, mieliśmy gadać o niczym i nam się uda. Doczekają tej godziny. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak, myślę, że może tak raz na miesiąc byśmy sobie taką pogadankę zrobili. Dobra.
Bardzo było miło. Dzięki Dziękuję bardzo wam za zaproszenie, serdecznie. Bardzo mi było miło. Dobranoc. I do usłyszenia następnym razem.